Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Radowicz. A dzisiaj kontynuujemy naszą rozgrywkę w symulatorze Kontraband Police. Zaczynamy 8 dzień i mamy tu informację o zatrutej żywności. Ministerstwo Zdrowia donosi, że żywność pochodząca z Albarak nie przeszło ostatnich testów jakościowych do czasu przeprowadzenia szczegółowej badań. Transport żywności z tego kraju zostanie całkowicie wstrzymany. Okej. Okay. No cóż, za te pieniądze nic sobie nie kupimy. Więc zapraszamy pierwszego klienta, że tak powiem. O, pan tu przemycasz? Super. Już tak na początek, witam, dzień dobry. Proszę wysiąść. Ja użyję sobie pana noża. No pan idziesz tam. Nie ma na miejsc. Super. No to patrzymy się dalej w takim razie. O matko. Ile tak? W środeczku? Coś może akurat? Też przemycasz? Nie, tu jest cisza. Sowka pan nie masz. Ale za to masz pan krowę, którą należałoby wyładować. A jeszcze tu patrz pan masz. Że ja chyba w ekwipunku nie mam właśnie łomu. Dobrze. A tu kontrabandy. A tu kontrabandy jest. Dwie sztuki w krowie. No dobra, idziemy po łom. I kierę przy okazji. Kierę jeszcze mamy. Łama też mamy, dobra. To jeszcze tego nie trzeba akurat kupować. Ok. Oczywiście wszystko zbieramy. Co mamy? Do zebrania. No trochę pan żeś tego przemycu. O, tutaj też? Nieładny. Znaczy dla mnie nawet i lepiej. Więcej pieniędzy. Super. Tutaj już nic nie. I tutaj też nic nie widzę. Jeszcze przejdę tutaj. Patrzmy z tyłu. Ja też tam nic nie ma. No cóż, uznają panie, że to jest wszystko. Chodź tu panie Maksimow i zaradzamy to, co trzeba.
Jeszcze było jedno w silniku. No to szkoda. Jakbyśmy dostali więcej pieniędzy za perfekcyjną kontrolę. Dże, panie, jak ja mam stąd teraz wyjść? Burską. Poczekaj. Witajcie. Że jeden gość mi prawie cały bagażnik zapuł. No kontrabandą. Witam. Dokumenta. Co my tu mamy? No już z góry imię i nazwisko leci. Innych 57 to to chyba nie jest. Albo w sumie jest. Agastamo. A numer dokumentu masz pan zły? Zdjęcia też masz pan złe? Dobra panie, ja to muszę wszystko... To będzie możliwe, ale muszę przeliczyć panie. Nie ma wężownicy? No rzeczywiście, panie, jest 14. Okej. Przejdźmy jeszcze do... Do tego. No właśnie. Do dokumentów. To jest w porządku. Dobra panie, zwróć to im. Sześć tysięcy 380. Numer rejestracyjny. A brakuje z tyłu. No to akurat jest dobre. No dobrze. Kancełka w porządku. Już momencik, i tak pan nie wiedziesz, to co się pieklisz. Dobra. Z tyłu brakuje, bo nie ma tego. Rejestracji, nie? Teżko jest. Prawo jest. Szyby są. Do widzenia. Nie tap. No jak to nie? Witajcie. Aha, to jedno już wszystko było z tym. Proszę od dokumenty. Nie fajnie, nie fajnie. No ale no, czasami i tak się zdarza. Właśnie, ty wiedziesz żywność, a jesteś z Akaristanu. Żywność z Albarak. Coś kończę, ty możesz wjechać.
Jest dobry. Jest dobry. Język raz duch, to się zgadza, waga pojazdu. To się zgadza. Pięciu też się zgadza. No nie ma się do czego tu przyczepić. No niestety. Lecimy tylko na szybko przeliczeń. Okej, okay. Woreś soli 5, skrzynka serów 2, woreś z cementem 9, detergenty 3, materiały radioaktywne 1. No dobrze. Skopić ładnie. Tutaj pan nie masz jednej żaróweczki z tyłu. Światło. Jedna opona. Tutaj nie masz pan lusterka. I tutaj też masz pan lusterka. Okej. Zapraszamy. Akarystańska atliszta. Następny, proszę. No, chyba będzie to już ostatni. Witam. No, kawu się mogę sobie kupić. To atabarsny teresin. A ja nic tu nie odłożyłem czasem do magazynu. Ja kiedyś odkładałem, ale to chyba nam się ten zapis zepsuł, nie? Oczywiście. Oczywiście, że jest to koniec. Bo ty jesteś na dwarach i widzisz nam żywność. Azar 5, jak się nie mylę, to to jest Azar 5. Jeszcze sobie sprawdzę, zgadza się. Okej. Okay. Daty ważności są dobre, numer dokumentu też jest dobry. Pan wygląda jak na zdjęciu. Dobra. Jeszcze tu. Okej. Okay. Woreś z nawozem 4, skrzynka bananów 3. Woreś ziemniaków 3, myczka ryb 3. Gdzie pan żeś ukrył jeszcze ten jeden worek ziemniaków? To. No dobra. To się zgadza. No tak to u pana się wszystko zgadza, tylko no... Już no nie możesz pan wjechać, ze względu na ładne państwowe regulacje. Stan igła. No i cóż, trzeba panu odmówić.
Następny, proszę. Jeszcze mamy chwilę. Dajcie walizu komandieru. A rozkoprop szamana. Atmatur. Czonera. Pana już lacza i dzisiaj nie przyjmiemy, wiesz pan? Proszę wyjść, Selim Ainsela. Numer się zgadza. Do ważności też. Typ pojazdu też. Numer rejestracyjny również. Mania też. Oczywiście, ostrożnie trzeba się obchodzić, tak. Więc co to materiały radioaktywne niby, nie? Ciekawe. Nic pan nie przewozisz nielegalnego. Przeprzać duro wasza robocja. Ni madre broniezy ta jest. No właśnie, nakaż dziwne, panie. Że nie ma nic nielegalnego. Że no nic, ja to nie widzę. Co po to, mana? Ile liczy to sobie? Wać was idu? Dobra, panie, zwróć to. Ty sobie tylko. Sprawdzimy jeszcze te rali. Ptaszki ćwierkają, super. Też jest super. Też jest super. No cóż, panie. To ja mogę powiedzieć, chyba może pan sobie przyjechać. Zapraszamy. Rado tu ksaju, Amanu. A zobaczysta. A my bierzemy jeszcze ostatniego kierowcę. W takim razie. Jeszcze zdążę. My madre en rum skaniacz. Kurka Barisu, Ezio stanowka jewo. Wacio Dajnara. No, szybko poszło. Hihi. Znajać się to smuglista baduli. Meno, brać ta tropsaja meno. Dobra, myślę, że się gra za ciebie. Dobra, panie. Jeszcze pojedziemy. Jeszcze pojedziemy, bo na razie ile trwa odcinek? 20 minut. Jeszcze sobie pojedziemy.
Co się dzieje, panie? Oczyś strefy? Więc zacznijmy, możemy dalej przeszukać ten samochód. Ale fajnie. A jeszcze mamy okazję. No nie mamy okazji. Pięknie. O. Proszę bardzo. Proszę. Ja was. Udało się nam znaleźć. Tutaj nie ma, nie ma. A tutaj? Leżaczek? Wiesz? Może jeszcze tu? O. Jeszcze gdzieś? Chyba już nie, chyba już czysto. Dobra, panie Maximow, sprzątaj to. Sprzątaj to. Atma idzie od dzika. Utroszne. My madre wartny robotca. Trono, dzisiaj też jeszcze. A nie trzeba zawieść. Imię wiatrków. Dobra, panie, najpierw zawiezimy kontrabandę. Chyba panowie nie uciekną, nie? Na posterunku policji. A taki fajny wygłoszony już był, no. Niedawno naprawiałem. Już tu? No tak, no to jest ta brama, co się zwykle nie wczytała. Halo? Jesteś pan? A dajcie wariżu komandiru. Wać was idu? Obarsna robotca. Was pochwycieli odrowni kontrabandy. Dobra, daj ci. Pan miał już dużo kokainy. Fajne. Aby więcej takich przemytów. Możesz się kiedyś? No.
Dobra, jedziemy ich zawieźć i wracamy na bazę. Już dzisiaj nie będziemy odwiedzać tamtego samochodu. To jest najpewniej jakiś pościg na tym. Ciężko jest w pościgach, nie ma tyle mocy, ile powinien mieć. Nie, czemu nie mogli światło włączyć? Coś się zepsuło. Teraz jest super. Teraz już działa. To jest kawałek drogi do tego obozu. Mamy dojechać. Kiedyś to ulepszymy i będziemy mieli więcej więźniów, to można im zlecić transport. Jak ja tam mogę maksymalnie trójkę przechowywać, no to za transport zapłacę 100, a dostanę 150 dla nich, nie? Bez sensu. To wolę ich tutaj samemu zawieźć. Jak będzie ich założenie, nie wiem, 6, czy tam 7, to wtedy mogę sobie wziąć transport. To nie będę aż tyle na tym stratny. Dobry. Zobaczymy, co można jeszcze ulepszyć. Idziemy w takim razie. Nie, jeszcze drzwi mnie przepchały. No dobrze. Personelu nie trzeba, pojazdy trzeba. Kwatery możemy sobie ulepszyć. Biuro. To mi nie jest potrzebne. Koszary, że więcej ludzi robi. Garaż, ale my jeszcze nie chcemy. No właśnie, prędkość załadunku, to mnie zastanawia, co to zmienia. Oświetlenie. Tego jeszcze nie możemy. Zróbmy sobie oświetlenie, że będziemy mogli te 2 godziny dłużej popracować. I zawsze będzie trochę jaśniej. Od razu jak on mi świeci. O wiele lepiej, a nie. My idziemy sobie spać. W tym odcinku w takim razie to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.